Bratia, sestry, drahí priatelia. Kochani bratia i siostry, drodzy przyjaciele. Dovolte, aby som vyjadril svoju veľkú radosť to, že môžem byť tu medzi vami. Pozvolte, abym przekazał swoją wielką, okazał swoją radość za to, že mogę być tu między wami. Že môžem vidieť mnohé známe tváre. Že mogę dostrzegać i zobaczyć wiele znajomych. Aj neznáme. I nieznajomych. Ale chcem vám povedať, že Pán Ježiš všetkých vás pozná. Ale chcę powiedzieć vám, že Pán zná všetkých vás. Lebo on hovorí, ja znám svoje ovce. Ponieważ on powiedział, ja znam swoje owce. A moje ovce čujú môj hlas. I moje ovce słyszą mój głos. A nasledujú ma. I nasledujú mňa. A ja im dávam večný život. I ja dajem im życie večné. A nezahynú na veky. I nikdy na veky nezginą. Preto je potrebné, aby si počul hlas. Dlatego potrzebne jest, żeby słyszał Boży głos. Aby tvoje srdce bolo otvorené. Żeby tvoje serce było otwarte. A ja som veľmi vďačný, že dvakrát počujete Boží hlas. I jestem bardzo vďačný tému, že dva razy až slyšíte Boží hlas. Pretože napísané je v žalmoch, že Hospodin hovoril a dvakrát som to počul. Dlatego napísané je v psalmách, že Búh mluvil i dva razy to slyšałem. Ako je to dobré, keď dvakrát počujem. Jak dobrý je, kedy dva razy slyšíme to Ale slovo. Ale my potrebujeme dvakrát. A my potrebujeme slyšet dva razy to slovo. Prvýkrát je to, keď fyzicky vchádza... Poraz pierwszy to, kedy fyzične vchodí... Ten hlas do našich uší. Ten głos do našich ušu. Ale po druhýkrát to počujeme vo svojom srdci. Ale poraz druhý môžeme ten głos slyšet v svojim srdcu. Ty musíš tak počúvať ten Boží hlas. Musíš tak slyšet v taký spôsob Boží głos. Aby sa jeho slovo ozvalo v tvojom srdci. Žeby jeho slovo po prostu mialo miesto v tvojim srdcu. Nemôžeš len tak povrchne počúvať. Nemôžeš tylko tak povierzchownie słuchać. Musíš ísť hlboko. Musíš ísť do głębki. Pán Ježiš Kristus hovorí o staviteľovi. Pán Jezus Kristus mluví o budovničím. A hovorí, bol staviteľ, ktorý kopal hlboko. I opowiada, že byl taký budovničí, ktorý bardzo głęboko kopal svoje fundamenty. Až kým prišiel až na skalu. Tak głęboko, až natrafil na skalę. A viete, podľa čoho vedel, že prišiel na skalu? I či viete, dlaczego? Jak on vedel, že po prostu, že znajduje się na tej skale? Jak išiel tým instrumentom hlbšie a hlbšie? Kiedy tym narzędziem głębiej i głębiej wbijał się w ziemię? Raz sa ta skala ozvala. To usłyszał dźwięk tej skały raz. A ty potrzebujesz iść tak hlboko. I ty tak samo głęboko powinieneś zajść. Aby do twojego serca sa ozval Pán Ježiš. Żeby w twoim sercu odezwał się, dźwięczał Boży Pan Jezus Chrystus. Aby si poczuł hlas tej Żebyś skały. Słyszał głos tej skały. A kiedy będziesz w swoim sercu poczuł tuto skalę. A jeżeli w swoim sercu usłyszysz ten dźwięk tej skały. Będziesz wiedział, że masz z nim obecność. Będziesz wiedział, że masz z nim obecność. Alleluja. Alleluja. Milovaní bratia a sestry. Kochani bratia i siostry. Tak nádherná bola tá pieseň, ktorú sme spievali. Tak bardzo cudowna, przepiękna była ta pieśń, którą śpiewaliśmy. V jeho dlaniach. V jeho ręku. Keď je, do jeho dloni, do jeho dlani môžeme sa položiť. Kedy my môžeme položiť samych siebie do jeho dłoni. On nás môže použiť. On môže użyć nás. Už či sme starší alebo mladší. Či jesteśmy starší či młodsi. Bola jedna dražba v Amerike. Była jedna aukcja v Americe, v Stanach Zjednoczonych. A vydražovali jedny staré husle. I jedne staré skrzypce były tam na tej aukcji. A ponúkli a hovorili, čo by ste dali za tieto husle? I pytali się, dali taką propozycję, ile byście dali pieniędzy za te skrzypce? A jeden ponúkol $2. I jeden zgłosił się i powiedział, no $2. Myślał si, zawiesim ich niekde na stenu a budu tam zdobić stenu. Pomyślał, zawieszę, zostawię ich gdzieś na ścianie i będą tam ją zdobą. A inny hovorí, no $3. A następny mówi, no ja dam $3. A ten ďalší hovorí, no snad tie $4. A ten jeszcze następny mówi, no ja bym dał jeszcze $4. A naraz objavil sa tam človek, ktorý bol majster. I nagle przyszedł do tej sali człowiek, który był mistrzem, który i w grze na skrzypce. A mówi, możecie mi pożyczyć te husle? I powiedział, czy możecie pożyczyć mi te skrzypce? Tak zobrał te husle. I wziął te skrzypce. Położył na nią swoją rękę. I swoją rękę położył na ten smyczek. Zobrał ten slank do swoich rąk. I wziął ten smyczek do swoich rąk. Naladził. I nastroił te skrzypce. A začal hrať. I začal grať. Tak nádherný hlas. Taký prepiękny głos. Tak krásne piesne. Také cudovné piesni. Tí poslucháči plakali. Ktorí tam byli obecní na tej sali, plakali, kedy slyšeli dźwięk tých skrzypców. A
potom, keď skončil túto, tieto piesne. A zatem, kedy on zakončil grať, opýtal sa dražiteľ. Spýtal sa ten, ktorý provádzil tie aukcie. Koľko dáte za tie? Ile teraz za tie skrzypce jesteście chętni dať? Jeden hovorí 300 dolárov. Jeden mówi 300 dolárov. Ďalší hovorí 400. Następny mówi 400. 500 dolárov. 500. Vidíte, aj tie staré husle, keď zobere majster do svojich rúk. Vidíte, navet tie staré skrzypce, kedy mistrz weźmie v svoje dłonie, majú 100-násobnú cenu. Majú vartosť stú vielokrotnú. Prečo si nevieš ceniť svoj život? Dlaczego ty nie potrafisz ceniť sobie svoje życie? Prečo si myslíš, že ty si už starý alebo stará? Dlaczego myslíš, že jesteš už starý či stará? Prečo si povedal Božie uši, nech idú mladí, dlaczego, a nech mladí pracujú? Dlaczego povedziałeś Bogu, nech młodzi idą i nech młodzi wykonują pracę? Polož sa do rúk svojho majstra. Daj się, połóż się do rąk swojego mistrza. A on, keď naladí tvoje srdce. I on, kedy nastroji tvoje srdce. Naladí tvoju myseľ. Kedy on tvoju myšľ nastroji. Naladí tvoje city. Nastroji tvoje učutia. A začne hrať. A zatem začne grať. Boh ti ukáže, aká veľká je cena. Bóg pokáže tobie, jaką veľkú máš vartosť. Boh ťa miluje. Bóg kocha ťa. Oddaj sa do jeho rúk. Daj się w jego dłonie. Nie dúfaj w seba. Nie miej, nie pokładaj nadziei w sobie. Można niektórzy ste sa pýtali, co som ja tu robil, keď som tu kľačal. Może czasami zadajście sobie pytanie, co tak właściwie ja czyniłem, kiedy klęczałem przed nabożeństwem. Wiecie, co som tu robił? Wiecie, co ja tutaj robiłem? Prosił som naszego drahego niebieskiego Ojca w imieniu Pana Jezusa. Prosiłem naszego drogiego Ojca niebieskiego w imieniu Pana Jezusa, aby ma zobrał do tych swoich rąk. Aby mnie położył, wziął do tych swoich dłoni. Aby naladil struny mojego serca. Aby nastroił struny mego serca. Aby som mohol na jeho slávu hovoriť. Aby mohol zviastovať ku jeho chvále. Aby on mohol byť oslávený. Aby on mohol byť vyvyšený. Aby aj vaše srdcia boli cez tú pieseň, ktorú Duch Svätý naladí v mojom srdci. A aby i tvoje srdce mohlo byť přes tom pieseň, ktorú Duch Svätý nastrojí v mojom srdcu. Aj tvoje srdce mohlo byť potešené. Aby i tvoje srdce mohlo byť potešené. Aby aj ty si našiel cenu svojho života. A žebyš i ty znalaz vartosť svojho života. Pán Ježiš hovorí. Pán Jezus mluví. Milujem ťa večnou láskou. Kocham ťa milosťou viečnou. Nepochybuj. Nepovątpievaj v to. Duch Svätý mi zjavuje, že sú tu v tomto, tejto miestnosti pochybujúci ľudia. Duch Svätý pokazuje mi, že tutaj v tým pomieščeniu som ľudia, ktorí vątpią. Ktorí pochybujú o tom, že by Pán Boh o nich vedel. Ktorí vątpią v to, že by Bóg vedel o nich. A ja ti zvestujem mene Pána. I chciałbym ci powiedzieć w imieniu Pana Jezusa, že Pán Ježiš o tebe vie. Že Pán Jezus vie o tobie. Vie a miluje. Vie i kocha ťa. Večnou láskou. Milosťou viečnou. Aj keby sa vrchy pohli zo svojho miesta. I nawet kiedy wzgórza poruszyłyby się ze swojego miejsca, keby sa more wylialo zo svojho hniezda. Nawet kiedy morze po prostu wylało się ze swojego toku, keby sa zem pohla zo svojej osy. I nawet wtedy, kiedy ziemia poruszyłaby się ze swojej osi, ale moja láska nie przestanie. To moja miłość nie przestanie. K tebe. Do ciebie. Lebo ťa vernou a večnou láskou miluje. Ponieważ ja ťa kocham miłosťou vierną i večną. Dôveruj Pánu. Ufaj Pánu. Budem čítať oddiel z Božieho slova. Bude čítal odstem z Božieho slova, ktorý je napísaný v Matúšovom evanjeliu. Ktorý je zapísaný z Evangelii Mateúša. V 3. kapitole. 3. rozdiel. Budem čítať prvých 17 veršov. Prvých 17 versetov. Evangelia Mateúša. 3. rozdiel. Prvých 17 versetov. Poprosím milého brata, aby w polskiej to przeczytał. Mateusz 3 od początku. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.
Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańcze i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich, plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie, ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wyjadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został chrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Milowani bracia, sestry, tylko z czytania Bożego Słowa. Pani, bracia i siostry, tyle słów Bożego Słowa. Jan był posłany przed Panem Jezusem Chrystusem. Jan był posłany przed Panem Jezusem Chrystusem, aby przyprawił cestę, aby przygotował mu drogę, aby wyzbierał kamienie, aby kamienie leżące na drodze po prostu wyzbierał, odrzucił, aby krzywoniakie cesty, aby wyrównał, a żeby wyprostował ścieżki krzywe. A ta to cesta miała być przyprawiona. I ta droga miała zostać, miała być przygotowana pre Pana Jezusa Chrystusa. Dla Pana Jezusa Chrystusa. Ale aj pre tych ludzi, którzy mali dojść k Panu Jezusowi. Ale nie tylko dla niego, ale i dla tych ludzi, którzy mieli przyjść do Pana Jezusa. A prawie pre to. I właśnie dlatego jest veľmi dôležité. Jest bardzo ważne, abyśmy si pochopili, żebyśmy zrozumieli, że aka wielka zodpowiedność jest aj na nas wierzących. Jak wielka odpowiedzialność ciąży na nas wierzących, kiedy nas Pan Jezus posłał przed jego twarzą do tego świata. Kiedy Pan Jezus posyła nas przed jego obliczem w ten świat, abyśmy przyprawili cestę, żebyśmy przygotowali drogę, przyprawili jego przychod, żebyśmy przygotowali do jego przyjścia. My sa máme všetci pripravovať na jeho príchod. Wszyscy máme się przygotowywać na jego przyjście. My tu nie mamy ostawającego miejsca. Nie mamy tutaj miejsca trwałego. Są mnohí, ktorí sa tak zabydlili a tak zložili na tomto svete, ako keby nikdy odtiaľ nemali. Jest wiele takich, którzy tak bardzo ulokowali się na tym świecie, tak to wygląda, że nigdy stąd nie odejdą. Ale musíme si uvedomiť, že naše miesto, nasz domów jest w niebie. Ale musimy uświadomić sobie, że nasze miejsce i nasz dom jest w niebie. A Pan Jezus Chrystus mówi, wydawa świadectwo. I Pan Jezus Chrystus daje świadectwo. A mówi, przyjdę a zoberę się. I mówi, ja przyjdę powtórnie i wezmę was do siebie. Kiedy wszystko tam przyprawim, ja przyjdę. Wtedy, kiedy ja wszystko przygotuję tam, to ja przyjdę po was. Niech się nie naka wasze serce. I niech twoje serce się nie trwoży. Ja przyjdę a zoberę si was. Ja przyjdę i wezmę was do siebie. A duch a niewesta mówią, przyjdź. I duch i oblubienica mówią, przyjdź. A kto poczuje, niech powie, przyjdź. I ten, kto słyszy ich głos, niech tak samo powie, przyjdź. Przyjdź, Panie Jezus. Przyjdź, Panie Jezu. My przyprawujemy tę cestę. My przygotowujemy tę drogę. My przyprawujemy tych ludzi, którzy mają przyjść Panu Jezusowi. Przygotowujemy ludzi, którzy mają przyjść do Pana Jezusa.
aby sa mohli stretnúť. Žeby mohli sa s ním spotkať. Aby mohli byť spasení. Žeby mohli byť zbavení. Aby ich Duch Svätý mohol zapečať. Žeby Duch Svätý mohol ich zapečentovať. Aby keď príde ten deň. Žeby vtedy, kedy nadejde ten deň. Aby Boží ľud bol pripravený. Žeby Boží ľud bol prigotovaný. Koľký z vás ste sa ženili a vydávali? Ile z vás už vstúpiliste związek małżeński? Pripravovali ste sa na tento deň? Zapevne všetci prigotovovali sme sa do tego dňa. Čo všetko to obsiahlo? Co značili tie prigotovania? Pripravovali ste to stretnutie s tým ženíchom alebo s tou nevestou? Prigotovovali sme to spotkanie či s obľúbencem alebo s obľúbenicom? Všetky okolnosti, všetko, či už akékoľvek zamestnanie ste mali, čímkoľvek ste sa zaoberali, všetko ste podriadili k tomu dňu, k tomu sňatku. Všetko, co robili ste, aké mieli ste zatrudnenie, všetko zostalo podporządkované tému jednému dňu. Ešte aj tie najdôležitejšie veci, ktoré ste považovali vo svojom živote, ste podriadili tomu dňu a tej hodine. Nawet tá najvážnejšie rzeczy, ktoré mysleli ste o nich v svojom życiu, nawet to poddali ste pod ten deň i pod tą godzinę. Ešte aj váš zamestnávateľ vám dal voľno na ten deň. Nawet váš pracodávca zvolnil vás z powodu tego jednego dňa. Lebo to je veľmi dôležitý deň. Ponieważ to jest bardzo ważny dzień. A ty sa musíš pripraviť na ten deň stretnutia s Pánom. Musíš sa prigotovať na ten deň spotkania s Jezusem. Všetko musíš podriadiť. Všetko musí byť podporządkované pod ten jeden cel. A takto pripravený. I v ten spôsob prigotovaní. Vítať Pána Ježiša. Žebyśmy mogli przywitać Pána Jezusa. Nie tak dávno som bol v Polsku na jednom zhromaždení. Nie było dávno temu, byłem v Polsce na jednym nabożeństwie. A tam jeden brat hovoril, že niektorí veriaci, keď bude vytrženie, pôjdu hore nohami. I tam jeden brat przede mną powiedział, który usługiwał, že jak będzie pochwycenie, že niektórzy pójdą do góry, do nieba, nogami do góry. Pretože sa ešte veľmi držia tu zem. Ponieważ ešte bardzo, bardzo trzymią się rękoma tej ziemi. My musíme vedieť pustiť veci. Musíme po prostu potrafiť pustiť te všetky rzeczy. A keď veriaci ľudia dvíhame svoje ruky a oslavujeme Pána. I kiedy jako ludzie wierzący podnosimy swoje ręce i uwielbiamy Pana. Tie zodvihnuté ruky hore svedčia o tom, že sme slobodní všetkého, čo je tu dole. Te podniesione ręce świadczą o tym, že jesteśmy wolni od wszystkiego, co nas trzyma na tej ziemi. Nie wiemy zodvihnúť w slobode svoje ruky, keď cítime, že sme viazaní tu k tejto my zemi. My nie potrafimy wolno podnieść swoje ręce, kiedy czujemy, že jesteśmy przywiązani do tej ziemi. Potrebujeme to pustiť. My musimy wszystko to opuścić. A tak dvíhať svoje ruky. I podnosić tak svoje ręce. Jedna sestra mala sen. Jedna siostra, pewna siostra miała sen. A snívalo sa jej, že je vytrženie. I właśnie w tym śnie miała taký sen, že właśnie nastaje dzień pochwycenia. A videla, ako niektorí z bratov a sestier sú vytržení a idú v ústredí Pánovi. I videla, jak niektórzy bratia i siostry po prostu są pochwyceni i idą na spotkanie z Jezusem. Ale po nejakej chvíli, ako aj ona bola tak ťahnutá hore, naraz zastala. I po pewnej chwili, jak po pewnym czasie, jak i ona była też w ten sposób w górę wzięta, to się zatrzymało. A cítila, že niečo ju viaže, nejaké nitky ju viažu späť. I počula, že nemôže ďalej, bo coś ją viaže s tą ziemią. A tak sa obzrela, že čo to je. I tak popatrzyła się za siebie, żeby stwierdzić, co ją viaže. A skutočne to boli nite. I naprawdę to były takie nici. Ale ona pracovala v závode, kde vyrábali nite. I właśnie ona pracovala v fabryce, kde produkovali te nici. A viete, vždycky z tých nití si tak zobrala do kabelky a priniesla si domov. A zawsze miała taký zvyčaj, že vzięła ze sobą trochę z tých nití i przyniosła do domu. A už toľko sa je toho doma nazbierala. I tyle już tego w domu miała. Nikomu to nepovedala. Nikt nie wiedział o tym, nikomu nie mówiła. Len ona sama o tom. Tylko ona sama wiedziała o tym. Ale w tomto snie naraz sa obzrela, vidí presne tie nite ju držia späť. Ale v tym śnie właśnie oglądła się za siebie i właśnie vidí, že dokładnie te nici ją trzymią z powrotem do ziemi. A ona sa zobudziła. I obudziła się.
A chválila pána, že ešte nie je vytržený. I tak ďakovala a chválila pána, viete, že ešte nie je pochvycenie. Viete, čo urobila rýchlo s tými ničami? Či viete, co teraz zrobila šybko s tými ničami? Všetko, čo našla doma, čo všetko, vedela, že to z fabriky doniesla. Všetko to, co znalazla v domu i vedela, že to pochodí z fabriky. Zobrala a vrátila to späť. Žela ze sobom i vrúčila to s povrotem, zaniosla s povrotem. A potom mohla dvíhať svoje ruky. I potom mohla slobodne podnosiť svoje ręce. Rozumiete, bratia, či rozumiete, bratia i sestry? Sú veci, ktoré nás viažú. Sú pevné rzeczy, ktoré viažú nás. A my vieme. I my ich známe, vieme o tym. Sú veci, ktoré len my vieme. Sú rzeczy, ktoré tylko my o nich vieme. Ale vie o nich aj Pán. Ale ešte ktoś o nich vie, Pán. A práve preto. I właśnie dlatego. My potrebujeme riešiť tú svoju situáciu. My musíme rozwiązywać tę svoju sytuację. Wszystko to, co nas wiąże, po prostu rozrywać. Aby sme slobodní boli ku Kristovmu. Žebyśmy wolni byli przygotowani na spotkanie. Ak zaznie ten hlas trúby. Jak odezwie się ten głos trąby. Aby sme smele zodvihli svoje hlavy. Żebyśmy śmiało podnieśli svoje głowy. Aby sme mohli zdvihnúť svoje ruky. Żebyśmy mogli podnieść svoje ręce. A boli pripravení i na tú byli chvíľu. Przygotowani na, te, na ten czas. Kiedy nás zodvihne. Kiedy Pán nás podniesie. A bez pochyb, aby sme sa nemuseli obzerať nazad. Żebyśmy nie musieli się patrzeć z powrotem. Ako Lotová žena. Jak žena Lota, kiedy odwróciła się z powrotem. Ale aby sme už videli jeho slávu. Ale żebyśmy videli už jego chválu. Tak ako ju videl Štefan. Tak jak Štefan ju mógł oglądać. Keď dopadali kamene. Kiedy był kamionowany. A on videl Ježiša stáť. On videl Jezusa, ktorý stojí, stojącego. Po pravici Ojca Nebeského. Už nevidel nič iné. Už nic innego nemohol vidieť. Už ho neviazal nič. Už nic nezviązywało go tutaj. Už sa nedíval späť ani na matku, ani na Otca. Nepatřil už s povrotem ani na matke, ani na Ojca. Ani na svojich blízkych. Nawet na svojich blízkych, znajomych. Díval sa už len na toho najbližšieho. On patřil tylko na tego najwyższego. Toho najbližšieho. No, do tego najbližšego. Ktorý bol Pán Ježiš. Ktorým byl Pán Jezus. Je ti Pán Ježiš najbližší. Či jest Pán Jezus najbližším? A či máš niekoho bližšieho? Či ešte ktoś stojí bližej tebe, než Pán Jezus? A nerozumieš tomu, čo hovorí Pán Ježiš? Či nerozumieš tému, co mluví Pán Jezus? Kto viac miluje svoje dieťa, alebo otca, alebo matku, nie je ma hoden. Ten, ktorý viacej kocha svojego ojca, matke alebo dieťa, nie je mne godzien. Ak sa viacej viažeš k tomuto svetu. Jeżeli bardziej jesteś związany do tego świata. Ak sa viacej viažeš k človeku na, jeżeli na tejto zemi. Bardziej jesteś związany z človekiem na tej ziemi. Ako s Pánom Ježišom. Niż z Pánem Jezusem Chrystusem. Nie si hodný jeho. Vtedy nie jesteś jego godzien. Ty si powinny milować bratowa sestry. Ty musisz, jesteś po prostu zobowiązany, żeby kochać braci i sióstr. Miluj swoją rodzinę. Kochaj swoją rodzinę. Miluj swoje dzieci. Kochaj swoje dzieci. Obetuj sa pre nich. Ofiaruj samego siebie dla nich. Służ swojemu okoliu. Usługuj swojej okolicy. Ale bądź swobodny. Ale bądź wolny od tych rzeczy. A bądź przypojony do Pana Jezusa. I bądź przyłączony do Pana Jezusa. Wspominam si, keď Duch Svätý začal obnovovať môj život. Pamätám na čas, kedy Duch Svätý začal odnaviať moje życie. Bolo to pred mnohými rokmi. Bolo to už veľa let tému. Pracoval som ako majster v jednom jednej firme. Pracovalem jak mistrz v jednej firme. Tá firma sa volala Vojenské stavby. Tá firma vlastne tak si nazýva Vojenské stavby. A mal som pod sebou zámočníckých, automechanických, vodoinštalatérskych učňov. I miałem tých rzemieślników, učňov pod sobą všetkých. A viete, ako majster mal som prístup aj k vercajgu. Viete, jaký ja ako mistrz miałem dostęp do narzędzi. A doma chýbal. Práve mi chýbali kombinačky. I vlastne v domu brakovalo mi jedných klešči. Klešči, tak. A no, čo som urobil? Zobral som si domov, niečo som tam porobil. I co ja zrobiłem? Vziałem sobie je do domu i coś tam s nimi zrobiłem. A mal som z Moravy jedného kolegu a on hovorí: Alexander, miertvi z Kirchova nechodejov domov.
Nerozumieš, vidíš? Moravsky hovorím a nerozumieš. Ne? Že mŕtvi nechodia späť z cintorína domov. On mluví ten priateľ, miam takého priateľa z Moravy do mne i mluví do mne, že umarli z mentáža, nevracajú, nepovracajú do domu už. A keď si ty zobral kombináčky, tak si ich nechaj doma, to je už, už tam. Keď ty vziąłeś te kleszce ze sobą, to zostav sobie už v domu, už neodnoží s povrotem. Nemal som v tom pokoj, ale potreboval som ich doma. Nemiałem pokoju v tým, ale po prostu potrebovalem tých kleszcze v domu. Ale neskôršie som potreboval aj pilku. A później i pilkę potrebovalem. A tu som si zobral domov. I te pilkę też sobie vzielam do domu. A viete, robil som 7 rokov ako majster. I 7 lat pracoval ako mistrz. A každý rok mal 365 dní, aspoň? I každý rok miał 300, co najmniej 365 dní. A vždy sa niečo trafilo, že chýbalo doma. I zawsze bola taká situácia, že což akurát brakovalo v domu. A keď som išiel z jednej miestnosti do druhej, aj tam som videl niečo, aj to by už bolo treba vrátiť. Pošlené v domu, pošlené z jedného pomešlenia do druhého i vidím, no to by, naležalo by už zanieš povrotem i to i tamto. Ale cítil som, že som poviazaný s tým. Ale čujem, že jestem zviazaný s tým. Stratil som pokoj. Ja utratiujem pokoj. Jednoducho videli na mne aj veriaci bratia a sestry, že niečo sa so mnou deje, poprostu, ale potom nikto nevedel, len ja. Bratia i siostry moji wierzący wiedzieli, že coś się dzieje, ale nikt tak naprawdę nie wiedział, o co chodzi, tylko ja wiedziałem. A Duch Święty začal vanúť. I Duch Święty začal vionąć. A viete, to vanutie Ducha Świętego je v tom, že nás obviní z hriechov. I viete, praca to je, ten powiew Ducha Świętego, to jest, leży v tym, že nás, on nás obvinuje z grzechów, to nie to słowo, tak? Osądza z grzechu. Ukaże nam, on nam pokazuje, wskazuje, gdzie myśmy popełnili błąd. A ja som bol tlačený. I ja byłem pod presją, byłem ciskany. Tužil som potom, aby som sa vydal Bohu znovu. I pragnąłem, żeby na nowo oddać się Bogu. Ale to bolo veľa vecí, to bola už skoro celá dielňa zariadená. Ale wiele rzeczy już miałem stamtąd, cały warsztat już pożyczyłem sobie. A tak som potreboval urobiť rozhodnutie. I tak potrzebowałem podjąć decyzję. A v jednej chvíli som povedal, áno, Panie Ježišu, ja to všetko vrátim. I v jednej chvíli povedal, tak, Panie Ježu, všetko to ja zaniosę s povrotem. Zobral som jednu veľkú brašňu. I vziąłem jednu takú veľkú torbę. Aj tu som ukradol. I tom tež poprostu nebola moja, bola skradzona. A všetko som tam poukladal. Všetko do tej torby ja poukladałem. A rozhodol som sa skoncovať. I zdecidovalem, že po prostu nebende kontinuoval taký rodzaj chrześcijaństwa. A tak som sa modlil, Pane Bože, teraz keď pôjdem cez bránu fabriky, aby ma teraz nechytil. I teraz modlím sa, Pane, teraz keď bende povrácal znovu přes bráme tej fabriky, žeby teraz mě nezlapali. Lebo keď som to po jednom nosil, tedy ma nezlapali. Bo kedy to po jednym zanosiłem, to mi nezlapali. Ale viete, s takou veľkou brašňou a ešte niečo pod pazuchou. S takou veľkou torbou i ešte pod pachom což ide. A tak som prosil Pána, aby mi v tom pomohol. Prosím Pána, že by pomohol mi v tým. A hneď, jak som prechádzal cez vrátnicu. I zaraz, jak prichodziłem přes bráme. Jeden kolega, čo mi bol najprotivnejší, ktorý sa mi najviac protivil. Jeden môj spolupracovník, ktorý najbardziej po prostu sprzeciwiał mi się. Ten mi išiel práve oproti. No, hovorím. Vlastne on šedl naprzeciwko mnie, ja mówię, no co to będzie? Ja som iné prosil od teba, ty si iné dal. Panie, ja iné prosiłem od ciebie i ty dałeś inną sytuację. A hneď hovorí, čo to nesieš, Aleksandr? I mówi do mnie, co ty to nesieš, Aleksandrze? A tak som sa rozhodol, že poviem pravdu. I zdecidovalem, že poviem mu pravde. Hovorím mu, vieš, priateľu, ja som to bral po jednom domov. Mówiem mu, vieš, priateľu, ja brałem to po jednym do domu. A stratil som pokoj vo svojom srdci. I nemiałem už dalej spokoju v svojom srdcu. A tak som sa rozhodol, že to všetko vrátim. I zdecidovalem, že všetko zaniosę s povrotem. A on začal kričať a hovorí, ľudia,
Počúvajte, tento sa zbláznil. I on začal kričať ľudia. Slúchajte, ten sa chyba zvariował. A začal zvolávať tam ľudí. I na začal navoujívať tých ľudí, aby prišli do nás. To bolo to, čo som si najmenej prijal. To bola situácia, ktorú najmenej sobie ja žičujem. A medzi tými prišiel jeden mladý človek. I medzi tými ľuďmi, ktorí podešli, byl tiež mladý človek. A hovorí, no... Pozri sa, Jano, čo tento Alexander robil. On sa celkom zbláznil. Všetci odtiaľ to odnášajú, on donáša. Ej, on mluví, popač, Janku, co on v ogóle zvarioval? Všetci stąd vynošom, on vnoší. A Janko hovorí, pretože on bol z apoštolskej cirkvi. I Janek mluví do neho, bo on naležal do kuši apoštolského. Hovorí, pred niekoľkými týždňami som aj ja toto urobil. I on mówi, przed paroma tygodniami ja tak samo zrobiłem. Ale odtedy mam pokój a radość I w swoim sercu. I od tej chwili już mam pokój i radość w swoim sercu. Bądź pożegnany, Aleksander, że aj Ciebie Duch Święty owanął. Aleksander, bądź błogosławiony, że i Tobie Duch Święty wskazał. A ten to mój kolega mówi. I ten mój współpracownik mówi. Buď som ja blázon, alebo sú títo blázon. Czy ja jestem głupkiem, albo oni są głupkami. Ale moja duša bola oslobodená. Aj moja duša vtedy zostala uvoľňovaná. Pán Ježiš ma očistil. Pán Jezus očistil mne. Viete, prebudenie, keď začína. Viete, kedy začína sa prebudzenie? Prebudenie nezačína tam, alebo tam. Prebudzenie nezačína sa tam, či tam. Prebudenie začína tu. Prebudzenie začína sa tutaj. Urob kruh okolo seba. Nakreslil kolo okolo siebie. Nakni si do toho. I uklęknij do tego koła. Tam zaczyna przebudzenie. I tutaj rozpoczyna się przebudzenie. Nie hľadaj a nie czekaj na to, Panie Boże, tam zacznie, albo tu zacznie, albo w naszym zborze zacznie przebudzenie. Boże, zacznie przebudzenie so mną. Nie mów tam, Panie, zacznie przebudzenie. Przebudź tam te dusze, ale Panie, rozpocznij przebudzenie ode mnie. A tak to właśnie każe Jan. I tak właściwie zwiastuje Jan. Czyńcie pokanie. Pokutujcie. Lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Ponieważ priblížilo się kráľovstvo Božie. Chceš pripraviť cestu pánovi? Či chceš prihotovývať droge pánu? Chceš pripraviť cestu tým, ktorí sa majú obrátiť a nasledovať Ježiša Či chceš prihotovať droge dla tých, ktorí majú sa navrúčiť i nasledovať Jezusa? Klenkni si na svoje kolena. Uklenkni na svoje kolana. Urob okolo seba kruh. Veď ich, namaluj koło okolo siebie. A povedz, Bože, začni tu prebudenie. Povedz, Bože, rozpočni prebudzenie tutaj. Tu v tomto kruhu sa bude diať prebudenie. Tutaj v tým kole będzie miało miejsce przebudzenie. Tu sa bude diať pokánie. Tutaj będzie miała miejsce pokuta. Ak niekto v tomto zhromaždení myslí, že už činil pokánie. Jeżeli ktoś na tym nabożeństwie myśli sobie, že już činil pokutę, pokutował już. Ešte stále máš čo činiť. Ciągle jeszcze są rzeczy, z których musisz pokutować. Ešte stále máš jeszcze... čo byť očistený. Ciągle są rzeczy, z których musisz zostać oczyszczony. Čo to je pokanie? Co to właściwie jest pokuta, co to znaczy? Aby nám bolo jasné. Żebyśmy jasno zrozumieli. Keď Božie slovo nás vyzýva k tomu, aby sme činili pokanie. Kiedy Boże słowo zwraca się do nas, żebyśmy pokutowali. Viete, čo znamená pokanie? Czy wiecie, co znaczy słowo pokuta? Metanoia, to znamená zmena mysle. To znaczy przemiana myśli. To znaczy, że się nasza myśl zmieni. To znaczy, że nasza myśl, nasz umysł się zmienia. A na co? Ako się ma zmienić? I w jaki sposób się ma zmienić? Akim smerom? W jakim kierunku? Wiecie, Božie slovo nám hovorí o tom Pavel apoštol. Wiecie, apostol Paweł mówi nam w Bożym słowie, że majcie myśl Chrystową. Miejcie myśli Chrystusowe. My sa musíme meniť na myseľ Kristova. My musíme zmieniať sa na myseľ Kristusa. Zmysl, tak. Naša myseľ má sa podobať a má byť v súlade s myslením Ježiša Krista. Ten náš zmysl má sa podobať do zmyslu Jezusa Chrystusa. A vtedy, keď ja niečo činím, i vtedy, kiedy ja coś czynię, keď sa pre niečo rozhoduje, kiedy ja decyduję się dla jakiejś rzeczy, presne tak sa rozhodnem, ako by sa rozhodol Pán Ježiš. Właśnie taką decyzję podejmę, jaką decyzję by podjął Pán Jezus na moim miejscu. To nazywa się przebudzenie.
Ten človek je prebudený, ktorý sa v každej situácii pýta, čo by robil Pán Ježiš. Ten človek jest prebudzony, ktorý sa v každej situácii v życiu pýta, co by zrobil Pán Ježiš na mojom miejscu. A nie len, že vie, čo by robil Pán Ježiš, ale činí to. Nie tylko, že vie, jak by postąpił Pán Ježiš, ale również to činí. Pán Ježiš Kristus hovorí, ten ma miluje. Pán Ježiš povedal, ten mnie kocha. Kto naplňa moje slovo. Ktoži, či mne milujú, ktoži vypevňajú slova moje. Prečítajte si to v Jánovom evanjeliu 14. kapitole. Prečítajte v evanjeliu Jána 14. rozdiele 21. verset. Tam hovorí, ten ma miluje, kto naplňa, zachováva moje slovo. Tam mluví, ten mne miluje, kto vypevňa moje slovo, zachovuje je. A potom 24. verši hovorí. A za ten 24. verset mluví. Ten ma nemiluje, ten mne nemiluje, ponieważ nie zachovuje, neprzestrzega mojego slova. A chceš milovať Pána Ježiša. Jeżeli chceš kochať Pána Jezusa. Rozhoduj sa tak, ako sa rozhodoval on. Deciduj tak, jak zadecidoval Pán Jezus. Ale rozhodovať sa len vtedy vieš, keď myslíš tak, ako on. Ale zadecidovať môžeš tak, jak on vtedy, kedy máš jeho myšli. Ako sa môže začať vôbec premieňať naša mysel na mysel Kristovu? V jaký spôsob v ogóle môže rozpocząć się ta przemiana myśli na myśl Chrystusa? Kde je tá štartovacia čiara? Kde to začína, tá premena? Kde to rozpočína sa? Kde je tá linia startu? Rimanom písaný list 12. kapitola 1. a 2. verš. List do Rímian 12. rozdiel 1. a 2. verset. Prosím vás, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Bože. Prosím vás, bratia, dla rôzne miłosierdzia Bože. Aby ste tadali svoje tela v živú obeť Bohu. Žeby ste ofiarovali svoje ciała jako živą ofiarę. A neprispôsobujte sa tomuto svetu. A nepripodobňajte sa do tego świata. Ale premente sa kde? Ale się przemieńcie gdzie? Vo svojej mysli. Svojim umysle. Aby ste vedeli rozoznať, čo je vôľa Božia. Byste potrafili rozpoznať, co je s Božom volom. Čo sa Bohu ľúbi. Co Bohu się podoba. A čo je mu, čo je dokonale. I co je doskonale. Vidíte, tam začína premena našej mysle. Tam rozpočína sa premiana našeho umyslu. Keď položíme svoje tela na oltár živú obeť Bohu. Kedy položíme svoje ciała na oltáž ako živú ofiarę Bogu. Kedy svoje túžby, svoje nároky svojho tela. Svoje pragnienia svojego ciała. To znamená sexuálne nároky. To znaczy sexuálne pragnienia. Žalúdočné nároky. Pragnienia żołądka. Žiadosti očí. Pożądliwości oczu. Žiadosti uši. Pożądliwość uszu. Všetky svoje žiadosti, keď nepoložíš na oltár. Wszystkie svoje pożądliwości, kiedy ty nie położysz na ołtarzu. Nie może začať premena tvojej mysle na Kristove myśli. Nie może rozpocząć się zmiana, przemiana twojej myśli na myśl Chrystusa. Aż wtedy, kiedy si położył. Dopiero wtedy, kiedy położyłeś. Kiedy to jest dole. Kiedy to wszystko jest na dole. Wiecie, kiedy Abraham išiel obetować. Wiecie, kiedy Abraham szedł, żeby ofiarował. Co urobił z tą obetą? Co on zrobił z tą ofiarą? Rozťal na poli. On rozetnął na wpół. A prešiel pomedzi kusy. I on przechodził pomiędzy tymi kawałkami, pomiędzy częściami. Aby to było jasne, że ta obet je odovzdaná Bohu. Żeby to było zrozumiałe, że ta ofiara oddana jest Bogu. Ty musíš urobiť rozhodnutia vo svojom srdci. Musíš zadecidovať svojim srdcu. Žiadosti tvojho tela. I pożądliwości twojego ciała. Sexuálne žiadosti. Te pożądliwości seksualne. Žiadosti očí. Pożądliwości oczu i uszu. Žiadosti tvojej chute. Pożądliwości twojego smaku. Polož na oltár. Wszystko złóż na ołtarz Panu. A powiedz, Panie, wszystko jest twoje. I powiedz, Panie, wszystko jest twoje. A už na nič si nerobím nárok. I ja už nic nepřivláščam sobě. A tam začína tá I premena. I tu začína tá přemiana. Že začneš mysleť tak, ako myslel Pán Ježiš. Že máš myšli také, jak myslel Pán Jezus. A potom to slovo, ktoré je v tvojom srdci. A za tento slovo, ktoré mieška je v tvojom Duch srdcu. Duch Svätý ti pripomína. Duch Święty pripomína tobie. A v každej situácii života Duch Svätý spolupracuje s tobou. V každej situácii życia Duch Święty spolupracuje s tobou. A vprowadza cię do Kristovho života. I vprowadza cię v życie Chrystusa. A potom sa deje to, kde Pavel Apoštol hovorí, Kristus život nám. I potom má miejsce to, kiedy apostol Paweł mówi, Chrystus życiem naszym. Túžime potom. Czy my pragniemy tego? Amen.
Túžime. Pragniemy. Kiedy začneme? Kiedy zadecyduje, kiedy rozpoczniemy? Za rok? Dziś. Ja i hneď. Teraz. Bo sú niektorí, ktorí to tak o rok nie. Bo czasami są ludzie, którzy myślą, że może rok później. Ano, dnes, kiedy ste počuli tak, jeho hlas. Teraz, kiedy usłyszycie jego głos. Dnes, kiedy Duch Święty sa dotýka tvojho serca. Teraz, kiedy Duch Święty dotyka się twojego serca. W tej chwili, kiedy Duch Święty hovorí. W tej chwili, kiedy Duch Święty mówi. W twoim sercu o twoim grzechu. Do twojego serca o twoim grzechu. W tej to chwili. Teraz tej chwili. Kiedy si poczuł jego głos. Kiedy usłyszysz jego głos. Nie zatwardzaj swojego serca. Nie zatwardzaj swojego serca. Ale połóż swoje żywot. Ale połóż swoje życie na ołtarz. Wiecie, dlaczego jest to dôležité? Czy wiesz, dlaczego jest to ważne? Preto jest to dôležité. Dlatego jest to ważne. Lebo diabol si tiež robi na. Ponieważ szatan też chce sobie przywłaszczyć. Sú niektorí, ktorí hovoria, ja som kresťan, ja som sa rozhodol pre Pána Ježiša. Som ľudia, ktorí... Diabol nemá právo. Ktorí sú chrześcijanie, ktorí mówią, ja jestem chrześcijaninem, wybrałem Pána Jezusa i teraz szatan już nie ma prawa na moje życie. A prečo v kresťanských rodinách sa objaví alkoholizm? I dlaczego w rodzinach chrześcijańskich ma miejsce alkohol? Niekde sa objavia iné poviazania. I czasami inne powiązania się pojawią. U nas na Slovensku niektóre kazatelské rodiny sa rozpadávajú. U nas na Slovensku niektóre rodiny chrześcijańskie, chrześcijańskich pastorów się rozsypują. Jak je to možné, že sme veriaci ľudia a diabol má na nás právo? I jak to jest możliwe, że pomimo tego, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, szatan ma prawo do nas? To, co si nie dal Pánu Ježišovi Kristovi. To, co nie złożyłeś, nie oddałeś Pánu Jezusowi Chrystusowi. To, co si nie położył jako żywą ofiarę na jego ołtarz. To, co nie położyłeś na jego ołtarz jako żywą ofiarę. Przychodzi szatan. To przychodzi wtedy szatan. A zaczyna cię namawiać. I zacznie namawiać cię. A začne si na to nárokovať. I začne sobie przywłaszczać to. Najprv začína ti tak pekne spievať. I może za pierwszym razem tak pięknie śpiewać. Na Slovensku máme také porekadlo, že keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Na Słowacji mamy takie powiedzenie, kiedy po prostu ptaszka chwytają, no to śpiewają mu pięknie. A potom, keď ho lapia... I potem, kiedy już go mają, kiedy już go złapią... Tak mu zatočia krką. To potem mu po prostu karkiem, alebo skręcą. A chcú, aby mu ešte ten táčik spieval klietke, tak mu trošku pokrútia krydielkami, aby nemohol lietať. I jeżeli chcą, żeby im ešte śpiewał w klatce, no to trochę ze skrzydłami mu tam pokręcą, żeby nie mógł po prostu odlecieć. Ty musíš vedieť, že diabol ti ponúka takýto lákavý spev. Ty musíš vedieť, že šatan oferuje ti ten śpiew. To môže byť... Lahodná chuť vína. To môže byť jakby smak vína. To môže byť hlas ženy, cudzej ženy. To môže byť głos obcej kobiety. Alebo cudzieho muža. Alebo obcego mężczyzny. A ty si povieš, tento muž je milší ku mne ako ten môj. I ty povieš sobie, ten obcy človek jest milší do mnie niż ten mój. Ale ja ti zvestujem mene Pána Ježiša. Ale ja teraz chcę zviastovať ti v imeniu Pána Jezusa Chrystusa. Tak preto sa ti ľúbi ten spiev. Dlatego kochasz ten śpiew. Lebo vtáčka lapajú. Ponieważ właśnie tego ptaszka łapią. Preto mu pekne spievajú. Dlatego właśnie pięknie mu spievajú. A keď budeš v klietke... A kiedy już będziesz, zostaneš złapany v klatce... O teba budú žiadať, aby si ty spieval. Teraz będą chcieli, żebyś ty im śpiewał. A spomen si na 137. I wtedy wspomnij na 137. psalm. Keď sme boli pri riekach Babylonu. Kiedy byliśmy nad rzekami Babylonu. A tam sme sa rozpomínali na Syjon. I tam wspominaliśmy na Syjon. Mali sme zawieszone swoje harfy na wrbi. Nasze harfy były na wierzbach zawieszone. Nie było hlasu weselosti. I nie było głosu radości. Tam naši nepriatelia žiadali od nás, aby sme zaspievali pieseň Syjonu. I tam nepriatelia naši žądali od nás, byśmy zaśpiewali pieśń Syjonu. Ale ako by som mohol spievať? Ale jak ja mogę śpiewać? Pieseń Hospodinovu. Pieśń Pánu. Ako by som mohol oslavať Hospodina. Jakby v zajatí. Vyvyšať Pána v nevoli. O duša.
O dušo, počuj hlas Hospodinov. Slyš głos Pana. Dnes, keď je čas milosti. Dzisiaj, kiedy jest czas łaski. Dnes, keď jeho hlas hovorí k tvojmu srdcu. Dzisiaj, kiedy jego głos mówi do twojego serca. Nie zatwardzaj swoich serc. Počuj, že je to jeho láska pre teba. Słyš, že to jest jego miłość do ciebie. Už je pripravená klietka pre tvoje. Już jest przygotowana klatka do twoje życie. Vlietola, żebyś tylko tam wszedł do środka. A tie dvierka sa I te drzwi zamkną się. A nie będzie śpiewu. I już nie będzie więcej śpiewu. Nie będzie radości. Już nie będzie więcej radości. Dnes, kiedy si dzisiaj, gdybyś usłyszał jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. Premień sa vo swojej myśli. Zmień swój zmysł. Jest to zvláštne. Ciekawe jest, że to, z czego nie czynimy głębokie pokanie. Że właśnie ta rzecz, z której nie pokutujemy tak głęboko. A grzechy, które nie olutujemy głęboko z serca. I grzechy, które z powodu, który nie jest nam przykro głęboko w swoim sercu. Nasze buduce generacje, nasze dzieci będą kopiować. Nasze te przyszłe następne generacje i nasze dzieci będą to kopiować. Będą to nasledować. Jeden otecko išiel s krčmi domov. Jeden pewien ojciec wracał z powrotem z karczmy. Prišiel domov štedrého večera. Przyszedł w dniu Wigilii do domu. A manželka hovorí, ešte ani na štedrý večer nemôžeš byť na pokoji. Teraz jego žena mówi do niego, nawet v czasie tych świąt nie możesz być trzeźwy. Prečo? Prečo toto robíš? Dlaczego właśnie to robisz? Prečo ešte aj tento svätý deň? Dlaczego właśnie jeszcze ten święty dzień, to święto nie możesz? Prečo nám nemôžeš urobiť radosť? Dlaczego nie możesz nam sprawić radość? A muž sa nahneval. I ten mąż się zezłościł. Ty mi nie dasz pokoju. Ty nie dasz mi spokoju. Ty ma otrawujesz. Ty naprzykrzasz mi się. Ty ma na jakiś sposób terroryzujesz. Ty terroryzujesz mnie. Ja to nie przyjmam. Ja nie przyjmuję tego. Ale jego manželka chcela mu dobre. Ale jego żona chciała tylko dobre dla niego. Aj pre jeho synčika chcela dobre. Dla jego syn, dla ich synka chciała dobre. A on buchol na štedrý večer dverami. I on trzasnął drzwiami w tym dniu. A pustil sa cestou naspäť do krčmy. I poszedł drogą z powrotem do karczmy, do gospody. A ciężkimi krokami. I tymi ciężkimi krokami szedł w tym kierunku karczmy. A jeho synček otworzył drzwi. I jego mały syn otworzył drzwi. A w takich papuciach i jego topanka. I w takich pantoflach. Snażył się do ocowych szlapaj położyć swoje nogi. Starał się do tych śladów ojca włożyć swoje nogi. A naraz ojciec spozorował, że jakiś dźwięk jest za nim. I nagle ojciec po prostu uświadomił sobie, że jakiś dźwięk jest za nim. Owzresa mówi. Synku, oglądnie się i mówi, synku, prečo idziesz za mną? Dlaczego idziesz za mną? Niečo sa ti stanie. Coś może ci się przydarzyć. Je chladno. Jest zimno. Ochoriesz. Ty będziesz chory. Wraca späť. Z powrotem wracaj. Nie możesz iść dalej. Nie możesz iść za mną dalej. A synček hovorí. A syn powiedział do niego. O, synko. Tato. Nic sa mi nie może stać. Nic nie może mi się przydarzyć. Lebo ja idę w twoich ponieważ śladach. Ponieważ ja idę w twoich śladach. Nasze dzieci idą w naszych śladach. Nasze dzieci kroczą w naszych śladach. Wiecie, z mnohými ludźmi sa modlím. Wiecie, ja modlę się z wieloma ludźmi. Poczuwam mnohé wyznania. Ja słyszę, mogę słyszeć wiele wyznań swoich serca, ich serc. A ja mnohokrát poczuwam, jako mladí krytyzują swoich rodziców. I wiele razy słyszę, jak młodzi krytykują swoich rodziców. A przyszedł jeden mladý a hovorí mi. I przyszedł jeden młodzik do mnie i mówi mi. A hovorí, bratčanko, nie mogę súhlasiť so svojim otcom. Bracie Aleksandr, ja nie mogę się zgodzić ze swoim ojcem. Ako môže tak podnikať, už je v mínuse skoro 2 milióny. Jak môže mieť taký interes, už je v dlhu, má dlh 2 milióny korón. Jak to môže takto robiť? Jak môže tak ďalať? A súdil svojho otca. I podával do... osądzał svojho otcudzoval. V svojim srdcu osądzal svojho tate. A ja som mu hovoril.
I mówi on do niego. Nie sądź go. Nie sądź go. Modli sa za niego. Muď się lepiej za niego. A keď mu máš niečo povedať, z láskou mu to povedz. Kiedy máš mu coś do powiedzenia, to zrób to z miłością. Prešlo mnoho rokov. I wiele lat minęło. A tento syn po mnohých rokoch. I ten syn po wielu latach. Je w tak wielkich dłużobach. I ten syn ma takie wielkie długi, że musiał iść niekde do Anglii pracować, że aby te dłużoby mógł spłacić. Że musiał iść pracować do Anglii, żeby swoje długi spłacić. Wiecie, nasze dzieci, aj keď nás krytyzują, pójdą w naszych stopach. Wiecie, nasze dzieci i pomimo tego, że oni nas krytykują, idą w naszych śladach. To jest klątwa naszego grzechu. To jest klątwa tego naszego grzechu. Wiecie, co najwięcej mnie może rozczulić, a co ma najwięcej nagniewa przy moich dzieciach? Wiecie, co po prostu mnie rozzłości przy moich dzieciach? Kiedy moje charakterowe črty widzę na nich. To mnie najbardziej rozgniewa, kiedy mój charakter widzę w nich. Rysy charakteru. Rozumiecie? Czy rozumiecie temu? Nasze dzieci nas dwowiernie kopiują. Nasze dzieci naśladują nas. My potrzebujemy czynić pokanie. My musimy pokutować. Potrzebujemy zmienić swoje myślenie. Musimy zmienić swój umysł. Ale to nie idzie bez to, abyśmy oddali. Ale to nie da się, zanim nie oddajemy wszystko Panu. A wtedy, kiedy wszystko damy. I wtedy, kiedy wszystko położymy. Sytimy się Bożym Słowem. I karmimy się Słowem Bożym. Pozrite, co wszystko nam chce ta księga powiedzieć. Popatrzcie, co wszystko chce nam ta księga powiedzieć. Co myślicie, że te stronki tej Biblii nas tu zabawać? Co myślicie, że te stronice tej Biblii są dla naszej radochy, pociechy? Albo si myślicie, że chcą nas zdrżiawać, abyśmy tak wiele nie pracowali. Albo myślicie, że hamują nas w naszej pracy, żebyśmy tak wiele nie pracowali, tylko się. Co myślicie, co chcą te listy popisane z jednej i z drugiej strony, tak gruba księga? Co jest cel tej książki? Jak myślisz, jaki jest cel tej książki? Co jest zamiarem tego? Aby przemieniła twoją myśl. Żeby zmienić swój umysł. Aby twoja myśl była myślą Chrystowa. Twój zamysł był zamysł Chrystusa. Ale to jest dzienna praca Ducha Świętego. Ale to jest praca, codzienna praca Ducha Świętego nad twoim życiem. Ak si robił pokanie wczoraj, kiedy pokanie aj dnes. Pokutowałeś wczoraj, pokutuj i dzisiaj. Lebo tam, gdzie prestalo pokanie. Ponieważ tam, gdzie pokuta zatrzymała się, nie ma miejsca. Prestała przemiana myśli. Tam właśnie zakończy się już ta zmiana myśli, umysłu. Nie wiemy zmienić swoje myślenie bez to, żebyśmy powiedzieli: Panie Jezusiu, odpuść mi, że do teraz są si myślał takto. My nie możemy zmienić swój umysł, zanim nie pokutujemy i nie powiemy: Panie, wybacz, że myślałem właśnie w ten sposób. A to jest to pokanie. I to nazywa się pokuta. A pokaniem zmieni nasza myśl. I pokutą zmienia się nasz umysł. Mnohokrát si dawał otázku. Wiele razy pytałem sam siebie. Jak je to możliwe? Jak to jest możliwe? Vo veľkom svete na mnohých miestach bolo prebudenie. Na świecie w wielu miejscach miało miejsce przebudzenie. Prečo prebudenie prestalo? Dlaczego przebudzenie skończyło się? To isté Božie slovo sa kázalo to ďalej. To samo Božie slovo zwiastowało się nadal. Modlili sa takisto bratia a sestry. Tak samo się modlili bracia i siostry. A jak je to możliwe, że przebudzenie przestało? I jak to jest możliwe, że przebudzenie po prostu skończyło, zakończyło? Wiecie, kiedy przestanie przebudzenie? Czy wiecie, kiedy przestanie przebudzenie? Kiedy sa przestaną wierzący zmienić. Wtedy, kiedy chrześcijanie wierzący przestaną zmieniać się. Kiedy przestaną czynić pokanie. Kiedy przestają pokutować. Kiedy si myślą, że to pokanie jest potrzebne pre tych grzeszników. Kiedy myślą sobie, że pokuta jest potrzebna tylko dla grzeszników. Ale pokanie jest potrzebne aj pre nas, abyśmy sa nawrócili wżdy, odkiaľ wypadniemy. Ale pokuta jest również potrzebna dla nas, żebyśmy z powrotem przyszli tam, skądśmy wypadli. A tak to sabijemy przemieniać na myśl Chrystusa. I właśnie w ten sposób potrafimy zmieniać się na myśl Chrystusa. A czytamy o tym, ako Pan Jezus myślał. I czytamy o tym, jak Pan Jezus, w jaki sposób On myślał. Czytamy, co On mówił. Czytamy o tym, co On mówił.
A pán Ježiš dal na to zasľúbenie. I pán Jezus dal nám obietnice. A povedal. I povedal. Keď otec pošle toho ducha pravdy. Kedy ojciec pošle ducha pravdy. Ducha svetého. Tego ducha świętego. On vám pripomenie všetko, čo som vám povedal. On będzie vám pripomínal všetko, co do vás povedałem. Ako ti bude pripomínať, keď nevieš, čo povedal. I jak ti môže pripomínať, jak ty neznáš tego slova. Ako sa môžeš premieňať na myseľ Kristovu, keď nečítaš písmo. I jak môžeš zmieniať same go siebie na myśl Chrystusa, jak ty nie czytasz Boże Słowo. Ako Duch Święty może przemieniać twój umysł? Jak Duch Święty może zmieniać swój umysł? Co ci przypomnie? Właśnie, co ci przypomni? Ty nie wiesz, co Pan Jezus powiedział. Jeżeli nie wiesz, co Pan Jezus powiedział. Kiedy nie poznasz Jego pożiadałki. Kiedy nie znasz Jego warunków. Kiedy nie poznasz Jego sluby. Nie znasz Jego obietnice. Kiedy nie poznasz Jego posłanie. Nie znasz Jego przesłanie. Nie czytasz si Boże Słowo. Nie czytasz Słowa Bożego. Co ci Duch Święty ma pripomenúť. Vôbec tego, co ci ma Duch Święty pripomnieť? Nemôžeš sa premieňať vo svojej... Nemôžeš premieňať svoje myšli. Preto je potrebné, aby si čítal. Dlatego potrebné je, žebyš čítal Bože Slovo. Pozri sa. Popatř. Viete, to nie je preto taká tá Biblia... Tá Biblia nie je dlatego, že... Že som nervózne obhrízami. Že jestem časami znervicovaný, časami sa obgryzam. Ale preto, že sa zodrala od rúk. Ale dlatego, že ona obdarła się z rąk. To je zamilovaný list od mojho pána. To je list zakochany od mojego pána. A ja ten list tak rád čítam. I ja čítam ten list s takou chęcią. Lebo to je od jeho srdca k mojemu srdcu. To ono pochodzi od jego serca prosto do mojego serca. Vidíte, už som si ju dal zabaliť do hovedzej kože. Popatrzcie, już sobie dałem ją opakować do skóry. Ale ani ta hovedzia koža to nie wytrzymała. Ale nawet skóra nie wytrzymała tego. Lebo sa zodrala. Ponieważ ona podarła się. Lebo Duch Święty chce mi niečo pripomenúť. Ponieważ Duch Święty chce przypomnieć mi coś. Chce, aby jeho slovo bolo bohate w moim srdcu. Chce, żeby jego słowo mieszkało hojnie w moim sercu. A preto čiňte pokánie. I dlatego pokutujcie. A verte Evangelii. I wierzcie Ewangelii. Urobte kruh okolo seba. I zrób okrąg koło siebie. Klęknijcie do toho kruhu. Uklęknij wprosto w ten okrąg. Powiedz, Boże, i powiedz, prebudzenie. Boże, tutaj rozpocznij przebudzenie. Si mlady, albo stary. Czy jesteś stary albo młody? Wspomnij si na tie husle. Przypomnij sobie te skrzypce. Kiedy Pan Jezus zabere Kiedy Pan Jezus weźmie twoje życie do swoich rąk. Oj, on jeszcze wielu ludzi krasi. On jeszcze zbudzi piękną pieśń tych skrzypiec. Będą jeszcze serca osławać Pana. I jeszcze serca będą chwalić Pana. Kiedy ty go będziesz chwalić. Kiedy ty będziesz go uwielbiał. Będą chwalić jeszcze mnogich. Będą go uwielbiać jeszcze wielu. Mnogich będziesz móc dowieść. Jeszcze wiele będziesz mógł przyprowadzić do Niego. Chwała Mu, ale... Chwała niech Mu będzie. Ale... Toto słowo, które sme tu czytali... Má tam aj slovko ale. Ale to slovo, ktoré čítaliśmy tutaj, má również zaviera slovo ale. Ale už je priložená sekera ku koreniu stromu. Ale už sekera jest przyłożona do korzenia. A každý strom, ktorý neprináša... I každé drzewo, ktoré neprzynosi owocu, zostanie wycięte. I zostanie wyrzucone w ogień. Już jest przygotowana, przyłożona siekiera. Drahý môj brat. Drogi mój bracie. Drahá moja sestra. Droga moja siostro. Drahý môj priateľ. Drogi mój przyjacielu. Owocie hľadá Pán. Pán Bóg szuka owocu. Hovorí, čiňte owocie hodné pokania. Pán mówi, żebyście czynili owoce godne pokuty. Prinášajte owocie hodné pokania. Przynośmy owoce pokuty. To znamená, że to, co się dzieje w naszym życiu. To znaczy to, co się dzieje, ma miejsce w naszym życiu. Niech to hodne Ewangelia Jezusa. Niech to jest godne Ewangelii Chrystusa. Aby sa Pán Ježiš nemusel za to hambiť. Żeby Pán Jezus nemusel wstydzić się za to. Aby sme aj my mohli raz, keď budeme pred ním stáť, nemuseli si klopiť svoje oči dole. Żebyśmy my, kiedy raz staniemy przed ním, nemuseli svoj wzrok skłonić. Ale aby sme mohli sa dívať. Ale byśmy mogli patrzyć na Niego. Dúžobne. Očekiwaniem w sercu. Halleluja. Prinášajme
ovocie hodné toho. Przynośmy owoce, które jest godne pokuty. Wszystko, cokolwiek robimy. Wszystko, cokolwiek czynimy. O wszystkom, o czym rozmyślasz. Wszystko, o czym myślimy. Wszystko, co mówisz. Wszystko, co my mówimy. Wszystko, co się koło ciebie dzieje. Wszystko, co czyni, dzieje się koło ciebie. A ty nie wiesz przedstawić, żeby to obstało przed jego oczami. I jeżeli to wszystko nie wiesz sobie wyobrazić, żeby to ostało się przed jego oczyma. Czyń z tego pokarm. Więc pokutuj z tych rzeczy. Nawróć się, odkąd si wypadłeś. Obróć się, powróć tam, skąd wypadłeś. Czyń pokarm. Pokutuj. A dalej mówi Pismo. I następnie Pismo mówi. A przychodzili aj mnohí faryzeusi. I wielu faryzeuszy przychodziło. Zákonnici. I saduceuszy. Ku krstu Jánovi. Żeby się dali ochrzcić przez Jana. A Paweł, a Jan im mówi. I Jan mówi do nich. Retenicie pleme. Plemie żmijowe. Kto wam ukazał, abyście uciekli budúcemu gniewu? Kto was ochroni od przyszłego gniewu? Pozrite sa, Jan skrze Ducha Świętego. Popatrzcie, Jan przez Ducha Świętego mógł rozpoznać, że ty to ludzie nie z łaski idą do Boga. Że ci ludzie nie przychodzą do Boga z miłości, ale ze strachu. Ale ze strachu. Twoją motywacją twojego chrześcijańskiego żywota nie smie być strach. Twoją motywacją twojego życia chrześcijańskiego nie może być strach. Nie preto nasleduj Pana Jezusa. Nie dlatego ty naśladuj Pana Jezusa, że jak go nie będziesz nasledować, tak będziesz w piekle. Że wtedy kiedy nie będziesz go naśladował, to skończysz w piekle. Lebo to jest strach. Ponieważ to jest strach. Je to tak, tak to bude bez Pána. Naprawdę to będzie rzeczywistością bez Pána. Ale ja teraz hovorím o motivácii. Ale ja mówię teraz o motywacji. Twoją motywacją musí być láska. Twoją motywacją musi być miłość. Nie strach. Nie strach. Zákonníkov a farizeov prinášal bližšie ku krstu Jánovmu strach. I tych faryzeuszy i saduceuszy po prostu sprowadzał do chrztu Jana strach. Ale Pán Ježiš Kristus hovorí. Ale Pán Jezus Chrystus mówi. Lebo tak Boh miloval. Ponieważ tak Bóg umiłował świat. Že svojho jednorodeného. Že syna svojho jednorodzonego. Aby nikto, kto v neho verí, poslal, żeby nikto w niego wierzy, nie zginął. Ale mal życie. Ale miał życie wieczne. O, tak miloval Boh. Tak ukochał Bóg świat. To nie jest strach. Tutaj nie, tutaj nie ma mowy o strachu. Tu jest o lasce. Tutaj jest mowa o miłości. Tak miłował. Tak ukochał Bóg. Pozri na krzyż. Popatrz na krzyż. Pozri na Golgotę. Popatrz na Golgotę. Pozri na twojego Pana. Popatrz na twojego Pana, który cierpiał za ciebie. Który za ciebie zapłacił. Który płacił za ciebie. Nie złotem ani srebrem. Nie złotem ani srebrem. Ale płacił swoją drogocenną krwią. Ale zapłacił swoją drogocenną krwią. I swoim życiem zapłacił za ciebie. Tak cię miłował. Tak Bóg cię ukochał. Tak Bóg miłował. Ponieważ tak Bóg umiłował świat. A kiedy on ciebie tak miłował. I kiedy on tak ciebie ukochał. A kiedy tak drogo za ciebie płacił. I tak drogo za ciebie zapłacił. A ty go miłuj. Tak samo ty kochaj go. Nie, niech nie strach cię będzie. Nie, nie. Strach prowadzi cię. Ku Chrystus. Do Chrystusa. Ale miłość. A wdzięczność. A wdzięczność. Panie, za mnie grzesznika. Panie, za mnie grzesznika. Panie, za mnie niegodnego, złego człowieka. O, Panie, taką wielką cenę si dał. Panie, taką wielką cenę ty zapłaciłeś. Tak, si tak mnie ukochałeś. O, Panie, si hoden Panie jesteś godzien mojej miłości. Dziękuję, że mi odpuszczasz. Dziękuję, że mi odpuszczasz moje grzechy. Dziękuję, że zapłaciłeś za mnie. Dziękuję, że si sam mi dał cenę. Dziękuję, że dałeś mnie całkowicie. A ja ci dam cenę. I ja chcę całkowicie oddać się tobie. I z miłości do ciebie. Oddaję swoje życie tobie. To jest łaska i wstia. I to jest stosunek miłości oblubieńca do oblubienicy. Wiecie si przedstawić, żeby niewesta išla ku swojemu żenikowi zo strachu. I czy wiecie sobie wyobrazić, potraficie, żeby po prostu narzeczona poszła do swojego narzeczonego ze strachem? Czy nie idzie niewesta z łaski k swojemu żenikowi? Czy ta narzeczona nie idzie z miłości do swojego narzeczonego? Tu jest tutaj ten stosunek miłości. Retenicie pleme. Plemie żmijowe. K
Kto vám ukázal, aby ste utekli? Kto vás ochrání od přišlého gněvu? Čiňte pokání. Pokutujte. Prinášajte ovocie hodné pokání. Šnošte ovoc godný pokuty. Nech vašou motiváciou nech je láska k Pánu Ježišovi Kristovi. Motiváciou vašom je milosť do Pána Jezusa Kristusa. Oddaj mu z milosti svoje życie. Kdy on celé svoje życie oddal za tebe. I ty daj mu celé svoje życie. Z vděčností, z milosti. I s radostí. I budeš s radostí očekývat. Milovaní bratia a sestry. Pani, bratia a sestry. Prichádzame k záveru. Podchodzíme do końca. A je čas nad tým, aby sme sa rozhodli. I čas je teraz, že bychom zadecidovali. Drahí priatelia. Drogí priatelia. Ja vás nepoznám. Ja neznám vás. Ale Pán Ježiš vás pozná. Ale Pán Jezus zná vás. On vie, že čo za teba platil. On zná cenu, ktorú platil za tebe. A teraz už tú cenu vieš aj ty. I teraz tie ceny znáš už i ty. A ja sa chcem opýtať. I chceš sa zapýtať. Je tu niekto v tomto zhromaždení? Či je ktoš tutaj na tej sali? Kto pochopil, akú veľkú cenu za neho platil. Ktorý zrozumiel, jak veľkú cenu Pán Jezus zaplatil za neho. Chceš prinášať ovocie hodné pokánie. Či chceš prinosiť ovoc godný pokuty. A chceš mu celý svoj život dať za lásku. I chceš celé svoje życie oddať mu z milosti. Skloníme svoje hlavy. Skloníme svoje głowy. Budeme sa modliť. I będziemy się modlić. Náš svätý, drahý, nebeský Otče. Święty, drogi, niebieski Ojcze. Chválime ťa chválime, za túto chvíľu. Uwielbiamy ťa za ten čas. Ktorý si nám dal. Ktorý dałeś nám. Ktorou si sa nás dotýkal našich srdc. I kedy dotýkałeś našich srdc. Chválime ťa za tvoju prítomnosť. Uvielbiamy ťa za tvoju obecnosť. Za tvoj dotyk. Za tvoj dotek. O, chvála ťa. Chválime ťa. Že otváraš um našej mysle. Že ty mysle. Otvořiłeś náš úmysl. Ukazuješ nám, prečo sme tam, kde I sa nachádzame. I skazuješ nám, dlaczego vlastne jesteśmy v tým miestu, kde jesteśmy. Odpúšť nám, Panie. Odpúšť nám, Panie. Že sme sa obzerali. Že patrzyliśmy za siebie. Odpúšť nám, Panie Ježišu. Odpúšť nám, Panie. Že sme sa nechali poviazať. Že nechaliśmy się związać. Takým sladkým spevom takým tých, ktorí nás złapali. Słodkim śpiewem tych, którzy chcieli nas złapać. O, Panie, odpúšť nám. O, Panie, odpúšť nám. Ale teraz počujeme Tvoj hlas. A teraz słyszymy my Tvoj głos. A Tvoj hlas je krajší. Tvoj głos jest piękniejszy. Tvoj hlas je ten, ktorý vyslobodzuje. Tvoj głos jest ten, ktorý uwalnia. Aj tak hovorí Duch Svätý. I tak mówi Duch Święty. Trhám Tvoje powrazy. Teraz ja roztarguję Twoje więzy. A Twoje jarma lamę. I Twoje brzemiona ja złamię. Czynim Cię swobodnym. Ja uwalniam Cię. W tej to chwili. Teraz w tej chwili. Wykroć. Teraz idź do przodu. Daję Ci swoją łaskę. Pożegnam Cię. I błogosławię Cię. A uczynim Cię pożegnanie. I uczynię Cię błogosławieństwem dla innych. Aleluja. Je w tomto zhromaždení. Czyli tutaj jest ktoś. Keď máte svoje hlavy sklonené. Zostavte svoje głowy sklonené v modlitvách. Je tu niekto, kto chce celé odovzdať. Ktoś, kto chce celé svoje srdce oddať. Pánu Ježišovi Kristovi. Jezusovi Kristusovi. Z lásky. Z miłości. Aleluja. Nech ťa požehná. Aleluja. Aleluja. Je tu ešte niekto. Či ktoś ešte je? Aj teba nech požehná. Aj teba. Aj teba. Aj teba. Aj vás tam. Je tu ešte niekto. Či ešte ktoś? Polož, aleluja, nech ťa Pán požehná. Aj teba, aleluja. Aleluja, aj teba, aleluja. Je tu ešte niekto. Či ešte ktoś jest? Aj teba, nech požehná Pán. Aleluja. Polož svoj život v živú obeť svojmu Bohu. Túž svoje życie ako živom ofiare svojmu Bohu. Je to jeho láska k tebe. To je jeho milosť do tebe. A začni sa premieniť. I začni przemianę. A budeš hrať tú krásnu pieseň. I będziesz grał tę przepiękną pieśń. Na oslavu Tvojho Pana. Na chwałę Tvojego Pana. Je tu ešte niekto. Czy jeszcze ktoś jest? Dávam kratučku príležitosť. I teraz jest możliwość do tego. Zodvihni ešte svoju rękę. Podnieś jeszcze swoją rękę. Tych, kto zápasíš vo svojom srdcu. Ty, ktorý walczysz v svojim srdcu. Ciebie nech Bóg błogosławi. Ciebie. Aleluja, aj teba. Aleluja, aj teba. Aj teba. Aj teba. Aj teba. Ďakujem. Haleluja.
Vďaka ti, Pane Ježišu. Díky ti, Pane Jesu. Za tvoju prítomnosť. Za tvoju obecnosť. O, ďakujeme. Ďakujeme ti, Pane, za to. Že nás večnou láskou miluješ. Že ukochávaš nás milosťou viečnou. O, Pane Ježišu Kriste. O, Pane Jezu. Ďakujeme, že nás... Ďakujeme. Tiahneš za že povrazy lásky. Že nás počongáš tými milosťom. Ďaká ti, Pane. Ďakujeme ti, Pane. Požehnaj si nás. Bogoslav nás. Oslobod tieto srdce. Uvoľni te srdca. V tejto chvíli. Teraz v tej chvíli. V tejto chvíli. V tej chvíli. Duch Svätý trhá tvoje povrazy. Duch Svätý rozrýva tvoje kajdany. A tú pečať hriechu. I tom pečeť grzechu. Ktorá bola na tvojej duši. Ktorá byla na tvojej duši. Na tvojom svedomí. Na tvojim... svedomí. V sumieniu. V tejto chvíli. Teraz v tej chvíli. Duch Svätý. Duch Svätý. Skrze krv Ježiša. Přes krv Jezusa Christusa. Omíja. Teraz očišťa. Očišťuje ťa. Očišťa tebe. Aleluja. Buď slobodný. Buď voľný. Buď slobodná. Buď voľná. Poď. Přijď. A nasleduj Pána. I nasleduj Pána Jezusa. Od tejto chvíli. Od tej chvíli. Až na veky. I až na veky. Buď mu verný. I buď verný. Buď mu verná. Buď mu verná. Lebo on je verný. Ponieważ on jest wierny do ciebie. Amen. Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Kochani bratia i sestry, drodzy przyjaciele. Táto chvíľa je zvláštna chvíľa. Tá chvíľa je s takom szczególnou chvíľom. A Duch Svätý mi hovorí. I Duch Svätý mluví do mne. Že sú tu mnohé srdcia, ktoré zápasia. Že ešte viele srdc, ktoré válčą. A takto hovorí Duch Svätý. I tak mluví Duch Svätý. Dnes, teraz, dzisiaj, kiedy si počul jeho hlas, kiedy usłyszysz jego głos, nie odchádzaj, nie odchodź, počkaj, zaczekaj, budem sa s tebou modlić, będę modlił się za tobą, pomożę ci, pomogę ci, padną z teba puta, i twoje powrozy zostaną rozwiązane, padnie wszystko to, co cię jeszcze, wszystko to spadnie, to co jeszcze ci, to twoje brzemiona, a Pan Jezus ci da plnú slobodu. I Pán Jezus dá ti plnú voľnosť. Ale daj svoje telo. Ale oddaj svoje telo. Polož ho na oltár. Polož ho na oltážu. Žij na tomto svete bez nárokov. Žij na tým svete bez očekývaní. Bez toho, že by si si nárokoval na čokoľvek. Bez toho, že by si čokoľvek pragnul. A všetko ber z Božej I milosti. I všetko ty bier z Božej łaski. Všetko, čo môžem prežívať, všetko je milosť Božia. Všetko, co ja mogę przeżywać, to všetko tylko Boža miłość. Boža łaska. Nerobím si nároky doma. Ja nie pragnę ničego, co jest w moim domu. Niektorí mužovia ešte ani nezedia polievku, alebo ešte sa nechytili do polievky už. Vedia, že je málo slaná. I niektórzy mężczyźni jeszcze nawet nie skosztowali zupy, już wiedzą, że jest mało posolona, mało słona. Alebo powiedzia, joj, już je presolená, ja to już widzę. Albo mówią, da, ja już widzę, to już za dużo soli w tym. Wiecie, prečo są tie rzeczy? Wiecie, dlaczego są tego typu... nároki. Tutaj mamy te swoje pragnienia. Mnohokrát mamy nároki na... svoje peniaze, ktoré si zarobíme. Viele razy máme jakby právo na peniaze, ktoré sami sobie zarobíme. A nemáš odvahu svojej manželke dať všetko. I nie máš odvahy svojej žone všetko dať. Robíš si nároky na nejakú čiastku. Ne, svoje právo sobie robíš do jakiejś sumy. Daj všetko. Všetko oddaj. A to tam patrí, že polož svoje telo na oltár. I to do tego należy, żebyś dal svoje ciało na oltár. Aj tvoja peniaženka. I tvoje portfel. Všetky nároky. Všetko, všetky očekivania. A ja vám môžem povedať, že to je tak krásny život. I mogę powiedzieć wam, że to taký cudowne jest życie. Pripravený som žiť ešte 100 rokov. I ešte som gotový žiť 100 lat. A pripravený som zomrieť už dnes. Ja równocześnie jestem gotowy umierać nawet dzisiaj. Alleluja. Amen. Amen. Alleluja. Buďte slobodní v imene Pána Ježiša. O, bądźcie wolni w imieniu Pana Jezusa. I bądźcie błogosławieni.